Biała tablica. Logotyp i napis Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie. Półfinał B. Organizowane przez AZS Politechnika Krakowska. Od 11 do 14 maja 2023. Krzysztof Pszczółka, prezes KU AZS Politechnika Krakowska. Aktualnie znajdujemy się na hali Centrum Tenisowego Politechniki Krakowskiej, gdzie właśnie rozpoczęły się pierwsze rozgrywki w ramach Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie, półfinał B, czyli półfinał południowy. Przyjechały do nas uczelnie od Wrocławia poprzez Opole, cały Śląsk, nasze tutaj krakowskie, aż po Rzeszów i Lublin. My tu widzimy bardzo duży boom w tym roku, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. Zgłosiły nam się 24 drużyny męskie i 16 drużyn kobiecych, co jest absolutnym chyba rekordem, jeżeli chodzi o tego typu turnieje w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. Więc mamy nadzieję, że będą się czuli dobrze na Politechnice Krakowskiej, w Krakowie, no i przede wszystkim na naszych obiektach sportowych. Aleksandra Starzyk. Wszystko jest super, mamy pakiety startowe, obiady, kolacje. Organizacja jest przecudowna, super atmosfera, cudowni ludzie i fajne odskocznie od studiów. Bartosz Marszałek, AZS Uniwersytet Pedagogiczny. Mamy okazję spotkać się z zawodnikami z całego kraju, którzy mieli jakąś przeszłość zawodniczą, bo dalej kontynuują swoją karierę w tenisie. Wszyscy są otwarci dla siebie, każdy jest przyjazny, wspiera się nawzajem w drużynach. Radosław Szczygielski. Każdy ma jakiegoś takiego swojego konika w postaci aktywności fizycznej. Dla mnie jest to tenis i cieszę się, że mogę reprezentować uczelnię, bawiąc się dobrze grą w tenis. Maria Małecka, AZS Politechnika Śląska. Super zabawa po prostu. Tak, dokładnie, uważam, że jest zabawa po prostu, nie? Jakby pasja. Tak. Że ten zdobyty punkt w korcie to już po prostu tak satysfakcja, że to się nie da tego opisać. Gloria Mokrzycka i Klaudia Rduch. Mamy zły humor, przechodzimy na kord, już jest wszystko super, więc po prostu... Czasem na kordzie się wkurzy człowiek, ale no, wyładuje wiadomo, swoje emocje. Tak, no to kształtuje charakter, więc jakby to też jest coś, co umacnia nas w życiu jakby prywatnym. Nie? Maciej Matuszczyk, AZS AWF Kraków. Gram w tenisa od 15 lat. Sama dyscyplina jest we mnie, w środku i nie wyobrażam sobie nie wyjść na kort codziennie albo na kilka razy w tygodniu i po prostu nie pracować nad sobą każdego dnia. Graliśmy wszystkie mecze, które graliśmy, więc chyba nie możemy być bardziej zadowoleni niż teraz. Natalia Pietras, AZS UŁEK Kraków. Wreszcie nam się udało zwyciężyć. Co roku coraz lepsze były wyniki. Wreszcie mamy pierwsze miejsce, więc jesteśmy bardzo zadowolone. Mam nadzieję, że będziemy dobrze reprezentować naszą część Polski na finałach. Bardzo nam się podobało, szczególnie bardzo miłą atmosferę tutaj stworzyli nie tylko na korcie, ale również i poza. Trwa mecz tenisowy. Zwycięzcy odbierają nagrody i przybijają sobie piątki. Do uczestników zwrócił się Krzysztof Pszczółka. No to szanowni państwo, dziękujemy serdecznie. Reprezentujcie dobrze południe Polski.